Dzień dobry, nazywam się Sylwia Zasada, jestem trenerem głosu i logopedą. Ostatnio było o mierzeniu samogłosek, o tym, jak szerokie powinno być A, o tym, jak szerokie powinno być E. Dzisiaj chciałabym zaproponować kolejne ćwiczenie z samogłoskami, które będzie polegało na tym, że będziemy te samogłoski wydłużać. W celu ćwiczenia możemy skorzystać z różnych tekstów, które na przykład poleca Bogumiła Toczyska w swoich publikacjach. Ewentualnie możemy wybrać jakieś swoje ulubione teksty, popatrzeć, jak dużo jest tam samogłosek i czytając, skupić się na tym, żeby te samogłoski były wydłużane. W momencie, kiedy wydłużamy samogłoski, powodujemy, że tempo naszej wypowiedzi staje się nieco wolniejsze. Ja dzisiaj wybrałam tekst z książki, właściwie jest to konkretne ćwiczenie z książki, które też znajdziecie w opisie odcinka. Tutaj są napisane wyrazy, a ważne jest to, aby czytać te wyrazy, przedłużając najpierw samogłoskę O, inne samogłoski mają być krótsze, ewentualnie możemy zastosować drugą technikę, przedłużać wszystkie samogłoski, które w wyrazie są. Więc zaczniemy. Opad, opał, oraz, osad, orać, obiad, obcas. I tu były przedłużane obie samogłoski. A teraz spróbujemy tylko z przedłużaniem samogłoski O. Opad, opał, oraz, osad, orać, obiad, obcas. Jeżeli będziemy wykonywać te ćwiczenia systematycznie, to na pewno przełożą się one na nasze wolniejsze tempo mowy, a przy tym też nasz odbiorca będzie miał wrażenie, że mówimy bardziej spokojnie, że nasz głos jest odprężony, zrelaksowany. Dlatego zapraszam do ćwiczeń z tekstem, który znajdziecie pod opisem odcinka, ale także z innymi Waszymi ulubionymi tekstami. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Sylwia Zasada, trener głosu i logopeda.